Także, Jocze, witajcie, ja jestem WDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj witam was w serii budowania składów. Jest to naprawdę bardzo fajna seria, która na moim kanale się naprawdę bardzo fajnie przyjęła. No i cóż, dzisiaj wracam po kilku dniach nieobecności, ponieważ no jest szkoła i wiecie, YouTube nie jest moją główną pracą i oprócz tego no to jeszcze mam inne zajęcia niż YouTube. No ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że zostawicie łapeczkę w górę na sam start, zostawicie subskrypcję na tym kanale, aby nie przegapić kolejnych tego typu materiałów, bo pamiętajcie, że to od was zależy, czy seria będzie dalej kontynuowana, ponieważ jeżeli chcecie, żebym wam wybudował jakiś składzik, to koniecznie zostawcie komentarz z platformą, na jakiej gracie, z budżetu, oraz jakich zawodników niewymiennych macie w swoim zespole. Ja postaram się dla was budować zespół, jako że komentarz nie jest zbyt dużo, wyszedłem z inicjatywą i po prostu postanowiłem, że zbuduję dla was jakiś zespół. No i cóż, dzisiaj mamy formację 4-3-3 w wersji trzeciej na sam start, ponieważ to jest dobra formacja do budowania hybryd. A na bramce mamy, uwaga, Nika Hope'a, czyli najlepszego bramkarza z poprzedniej FIFA. Teoretycznie najlepszego zawodnika bramkarza z poprzedniej FIFA. 1100 końców, do tego, że Nika to naprawdę nie jest dużo. Ponieważ no, jak widzicie, jest on bardzo dobry i ogólnie wszystko co jest w polu karnym, to prawdopodobnie wam wyjmie. No, za polu karnego każdy bramkarz w tej chwili jest po prostu trochę ułomny i no i niestety sobie nie radzi z tym. Z tym bronieniem strzałów z dystansu, no ale Nick Pope jak najbardziej jest do używania. Na pozycji prawego środkowego obrońcy mamy Konse, czyli zawodnik, który jest bardzo fajny, ponieważ ma dosyć spoko tempo, czyli 77-79 gry w obronie, 75 fizyki. Jest premier, tak jak mówię, fajnie się łączy z Nickiem Pope'em. Prawie że hyper nie, bo myślałem, że na początku, zapomniałem, że nie grają w innym klubie, bo mają podobne herby. No ale mimo wszystko bardzo fajnie się łączył, w związku z czym mogą występować w tym zespole. No i Konsa jest to taki zawodnik, który nie występował w tym zespole. Ogólnie z tego zespołu chyba tylko trzech zawodników albo dwóch zawodników występowało w poprzednim budowaniu składu. W tym budowaniu składu oni się nie znajdują. Także cóż, na prawej obronie mamy Fredericksa. Fredericks, czyli no, zawodnik, który kosztuje troszeczkę po 1400 końców, ale za jakość się płaci. Ponieważ jest szybki, to wystarczy na tym etapie gry, żeby być dobrym obrońcą. Wystarczy, że dacie mu sentinela i tak naprawdę to może się dużo lepiej wyglądać, ponieważ będzie miał podbitą fizykę, będzie miał podbitą obronę. No potem bo nie trzeba podbijać na tym etapie gry, wiadomo, potem to będzie się najprawdopodobniej zmieniało. Ponieważ ci poszli obrońcy będą musieli być jak najszybsi. Ale aktualnie 91 punktów tej statystyki w zupełności wystarczy. Także cóż, na pierwszym... cały czas mam ten sam problem. Ponieważ mówię, pierwszy środkowy obrońca, tak naprawdę jest to drugi środkowy obrońca. Będzie to Pepe. Pepe z FC Porto, który naprawdę otrzymał bardzo fajną kartę. No i ogólnie jest to bardzo spoko zawodnik, ponieważ no jeszcze z lewej strony go nie używam do budowania hybryd. Raczej z prawej strony łączyłem go z Wilsonem Manafą, a tak no to z lewej strony będzie trzeba troszeczkę pogłówkować, pogłówkować w tym, jak tego zawodnika umieścić w tym zespole. Na lewej bronie będzie zawodnik, którego najprawdopodobniej nie kojarzycie, bo ja też raczej nie kojarzę. To jest zawodnik ogólnie, według mnie, bardzo spoko w FIFA. Aczkolwiek w rzeczywistości o nim za bardzo nie słyszałem, czyli Sanusi. Sanusi, czyli zawodnik, który ma, patrzcie, 93 tempa, 72 obrony, 72 fizyki. Możecie tu umieścić Wendela, ale no Wendel jest po pierwsze droższy i gorszy, a Sanusi jest tańszy i lepszy. Możecie tu umieścić również Grimaldo. Ale Grimaldo, no, według mnie, jest troszeczkę słabszy niż Sanusi, ponieważ ma gorsze umiejętności gry w fizyczności i oprócz tego no, jest dosyć przyjemnym zawodnikiem. A Sanusi jest naprawdę bardzo spoko, ponieważ ma dosyć dobre tempo. A nie, Grimaldo nie może tu umieścić, może tu umieścić w formę Wendela, który jest dużo droższy i gorszy według mnie. A tak Sanusi bardzo fajnie się łączy z Pepe. No, a Sanusi bardzo fajnie łączy się z Pepe, w związku z czym może występować w tym zespole. Na pierwszym środkowym pomocnikiem będzie zawodnik, którego jeszcze ani razu nie używałem w budowaniu składów. Jest to Uribe. Uribe, czyli zawodnik, który no, ma bardzo fajne statystyki, wszystkie ocenione powyżej 74. Najgorsze są strzały ocenione na 74, ale tak jak mówię, wszystkie statystyki naprawdę bardzo zbilansowane. Jako taki środkowy pomocnik defensywny myślę, że sobie poradzi, ponieważ spokojnie ma 75 umiejętności gry w defensywie. A jego partnerem będzie Jude Bellingham, czyli również kolejny zawodnik, którego używałem. No jednak chyba czterech zawodników tego zespołu używałem już wcześniej, ale po prostu no ci zawodnicy będą się powtarzali gdzieś, ponieważ no, na samym starcie nie ma zbyt dużego wyboru, jeżeli chodzi o różnych graczy, dlatego
według mnie ten Jude Bellingham jest pozycją obowiązkową w starterach, ponieważ jest bardzo dobry. Dajecie mu tak naprawdę gry, styl gry kotwica albo cień i to będzie super zawodnik. Ale tak jak mówię, w tych początkowych składach rzadko kiedy daje się style gry, ponieważ one są dosyć drogie i znacząco podbijają cenę tego zespołu. No a tak mamy fajnego zawodnika za, no, za niecałe 1000 końców i dzięki temu możecie właśnie nim grać jako środkowy pomocnik. W duecie z Uribem myślę, że to będzie naprawdę bardzo fajny duet, ponieważ oni się fajnie uzupełniają. Jeden bardzo podobny tempo, właściwie tak samo oceniony tempo. Uribe jest troszeczkę lepszy, jeżeli chodzi o strzały, podania. Taka samo oceniona obrona, troszeczkę Uribe lepsza fizyczność, ale zawsze Jude Bellingham góruje, jeżeli chodzi o umiejętności gry dribblingu. Także na środku pomocy ofensywnej mamy Marco Reusa, czyli zawodnik, który jak widzicie, jest brzydkim kaczątkiem w tym zespole. Jeszcze jako taki środkowy pomocnik ofensywny myślę, że sobie poradzi. Szkoda, że nie ma do 80 tempo, wtedy to byłby naprawdę bardzo fajny, spoko zawodnik. A tak, to 73 pace to wszystko boli. Możecie dać tutaj Juliana Branta, ale Julian Brandt jest po pierwsze nie dużo tańszy, bo kosztuje tylko 1000 końców mniej, a jest troszeczkę gorszy od Marco Reusa. I generalnie według mnie nie opłaca się tutaj dać tego Juliana Branta, ponieważ zobaczmy ile ten Brandt kosztuje. Brandt kosztuje, jak widzicie, 700 końców, a oferuje dużo mniej niż Marco Reus i według mnie jest to dużo gorsza pozycja, jeżeli chodzi o środkowego pomocnika ofensywnego. No i Julian Brandt po prostu się tutaj nie spisuje zbyt dobrze. Na prawej stronie mamy Leroya Sané, czyli szybką strzałę, która dostała downgrade tempa troszeczkę, nie wiem czemu. Kosztuje tylko 3700 końców, to jest naprawdę promocja dla tego zawodnika, ponieważ ten zawodnik ma 90 tempa, 81 strzałów, 81 driblingu, 79 podań. Jako taki skrzydłowy myślę, że spisuje się naprawdę bardzo fajnie. Dlatego lepsza lewa noga, do tego będzie mógł schodzić właśnie z prawego skrzydła do środka. W związku z czym to jest naprawdę bardzo fajna opcja jak na takiego wspierającego skrzydłowego. Na napastniku mamy Daniela Malena, czyli zawodnik, który był również kilka razy umieszczony w tych budowaniach składów, ale to jest po prostu tania bestia, która jak widzicie fajnie się łączy z Marco Reusem, fajnie się łączy z Sané i ogólnie bardzo ładnie się wkomponowuje ten zespół. No i to według mnie jest naprawdę bardzo fajny zawodnik, który dajecie mu myśliwego albo jastrzębie i teraz będzie hulał jak tarala. No i to jest generalnie bardzo fajny zawodnik, bardzo go polecam, ponieważ grałem nim, początkowym startowym w składzie mojego kolegi. I spisował się tam naprawdę bardzo fajnie. Na lewym skrzydle mamy... Czekajcie, tylko zobaczyć jak jest, dobrze myślałem. Mamy Diasa. Jeżeli nie macie kosztownego informa, to możecie użyć tylko gorszej tej karty oceny na 80. Albo pierwsze informa, 4 lepsze dribblingu, jedna lepsze umiejętności, jeżeli chodzi o bieganie. Aż o 5 strzałów wyżej ocenione i 5 podań, 3 do fizyczności, 3 do defensywy. Więc ten inform jest znacząco lepszy od podstawowej wersji, w związku z czym ja go polecam używać jakoś lewego skrzydłowego. Do tego mam pracować high medium, to powoduje, że naprawdę może fajnie grać w ataku. No i cóż, jeżeli chodzi o ten składnik, prezentuje się następującego cena, to niecałe 30 tysięcy monet. Niecałe 30 tysięcy monet za taki zespół. Naprawdę ta FIFA jest dosyć dziwna, bo te meta karty kosztują bardzo dużo, ale jeżeli chcecie się pobawić czymś innym, czymś takim tańszym, no to jak najbardziej polecam ten zespół, ponieważ on kosztuje niezbyt dużo, a jest nadal bardzo, bardzo fajny. Co prawda nie są to może zawodnicy, którymi zwojujecie coś w pierwszej dywizji, bo jeżeli chcielibyście dojść do pierwszej dywizji albo do elitarnej dywizji, to zdecydowanie trzeba poprawić tutaj Marco Reusa na kogoś lepszego. No ale generalnie innymi zawodnikami dałoby się coś pograć. Ale formacja jaką używam, jaką preferuję do używania teraz, to jest formacja 4-2-3-1, ponieważ tutaj mamy tego środkowego pomocnika ofensywnego. Tego mówiłem, że formacja 4-2-3-1, ponieważ ona oferuje nam właśnie tego SPO, tą dziesiątkę. To jest kluczowa, ponieważ Marco Reus nie może zagrać na innej pozycji, no to też nie można by było nim grać na napastniku. Na lewym skrzydle, bo tam też może zagrać, rzeczywiście nie jeden mecz tam rozegrał. Ale no niestety w FIFA to tak nie będzie działało. Tylko muszę znaleźć tą formację 4-2-3-1, która powinna się gdzieś tutaj znajdować. O jest, 4-2-3-1 mamy tutaj znalezioną. No i cóż, Sanek, prawy skrzydłowy, Uribe będzie grany na środku pomocy defensywnej. Diaz na lewym skrzydle i Malen na napastniku. Także tak, cóż, tak się prezentuje ten składzik. No i mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale. Będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. No i cóż, to było tyle. Do zobaczenia wkrótce. Z tym grudowaciu się. Trzymajcie się.